spośród całego roku w Akademii było mnóstwo momentów, które tak na dobrą sprawę, jak wspominam, to można się niejednokrotnie popłakać ze śmiechu. Spędzałyśmy tutaj godziny, nie tylko w trakcie zajęć, ale również po zajęciach. I pamiętam, jak była chyba godzina 23:30, szykowałyśmy właśnie wtedy makijaże do pierwszych mistrzostw razem tutaj z dziewczynami. I już nikt nie miał siły, fotograf nie miał siły, modelki nie miały siły, a my tak rozcierałyśmy i blendowałyśmy właśnie te cienie, które dalej wyglądały jak ta flaga NRD. I niestety, ale no nasza ciężka praca, no bo nie ukrywajmy, do północy i cierpliwość Pani Ewy tutaj, żeby jednak swoich uczniów doprowadzić do samego momentu wysłania pracy, no myślę, że to takie najbardziej kwestia, która utkwiła najmocniej w pamięci, bo nie zdarza się tak często, żeby ktoś chciał poświęcić dopiero co świeżo uczącej się osobie tak dużo czasu na naukę, przede wszystkim też na porady. Także 24 w Akademii życie również trwało, także to nie tylko i wyłącznie weekendy czy środek tygodnia. Na pewno pamiętam taką sytuację, kiedy w szkole Pani Ewa jak gdyby zachęcała nas do uczestnictwa w mistrzostwach i nawet poświęcała swój czas, żebyśmy mogły tutaj przyjeżdżać z modelkami, żebyśmy przygotowały się dobrze do sesji. I w dniu właśnie, kiedy przygotowywałyśmy te modelki w studio u fotografa, ona była z nami cały czas, żeby też tak wspierać i jeszcze rzucić swoim fachowym okiem, czy faktycznie wszystko jest okej. Przede wszystkim pamiętam zawsze serdeczną i uśmiechniętą Panią Ewę, która po prostu ze stoickim spokojem, z opanowaniem tłumaczyła nam 2-3 razy rzeczy, których jakby nie mogłyśmy pojąć. Ja byłam totalnie zielona, kiedy zaczynałam szkołę makijażu. Niektóre dziewczyny miały jakby większe już doświadczenie, ja dla mnie to był totalny początek, więc jakby byłam osobą, która początkowo najmniej rozumiała. Więc ta cierpliwość, zawsze życzliwe słowo i taka wiara w człowieka przede wszystkim. Wiara, że uda Ci się, że masz szansę, że masz talent, że nie ma się co poddawać i załamywać, tylko cały czas iść do przodu i chcieć jeszcze więcej i więcej, bo możesz.